Władimir Maigret, dzwoniące cytry Rosji. Anastazja, księga druga. Odgadnąć tajemnicę. Stojąc w kuchni małego moskiewskiego mieszkania, przy stole ze stygnącymi serdelkami i śpiącym na kartkach z tekstem książki o Anastazji Loszą, dałem sobie słowo. Znajdę sposób na zgromadzenie kapitału, odzyskam mój statek i wyekspediuję tę samą trasę, przy której spotkałem się z Anastazją. Lecz nie dla handlu jak kiedyś. Wysłać statek w czasie białych nocy, żeby w najlepszej kajucie mogli świetnie odpocząć Losza, Nowiczkow, Anton, Artiom i wszyscy ci, którzy nie zwracając uwagi na niesprzyjające okoliczności, często lekceważąc własne materialne korzyści, dążyli do zorganizowania stowarzyszenia przedsiębiorców z bardziej czystymi pomysłami. Co takiego jest w tej idei, że tak fascynuje ludzi? Dlaczego także mi jest tak bliska? Jakąż kryje tajemnicę? Należałoby się zorientować i skonkretyzować, spróbować odgadnąć tajemnicę przeznaczenia. Dlaczego marzenia tajgowej pustelnicy rozpłomieniają ludzi? Co w nich się kryje? Jak rozwiązać tę tajemnicę? Dziennikarka moskiewskiej prawdy próbowała to uczynić, pytając studentów, co wami kieruje, jaki macie w tym prywatny interes? Ale oni nie potrafili odpowiedzieć zrozumiale, tylko powiedzieli, sprawa jest tego warta. To znaczy, że oni również działają intuicyjnie. A co w końcu kryje się za tą intuicją? Pierwszy nakład wydrukowała moskiewska drukarnia na własny koszt i zobaczyła światło dzienne pierwsza niemiecka książka o Anastazji. Z jakiej racji jej dyrektor, Gennady Gruzja, zdecydował się wydać książkę nieznanego autora? Dlaczego to zrobił? Nie bacząc na problemy finansowe, wydrukował to na dobrym, offsetowym papierze? Pierwsze egzemplarze sprzedawałem sam, u wyjścia z metra Tagańskaja. Następnie zaczęli mi pomagać pierwsi czytelnicy. Jedna starsza pani codziennie sprzedawała książkę w metrze Dobryńskaja. Każdemu przychodzącemu do niej szczegółowo tłumaczyła, jaka ta książka jest dobra. Dlaczego? Dlaczego to robiła? Później czytelnicy zaczęli ją sprzedawać w podmoskiewskich senatoriach. Pisali ogłoszenia i organizowali spotkania, prezentacje z czytelnikami, wczasowiczami. Zupełnie dziwną ofertę złożył mi prezes moskiewskiego koncernu wydawniczego, Nikitin. W swoim imieniu zdecydował się wpłacić do drukarni sumę na pokrycie kosztów druku następnych 2000 egzemplarzy. Jego postępowanie było dziwne. Przyjechał do mnie samochodem i powiedział: dzisiaj wyjeżdżam z synem za granicę na zawody tenisowe, samolotem, wieczorem. Muszę zdążyć zrobić przedpłatę. Opłacił nowy nakład. A kiedy przyszedł czas odbioru, Nikitin powiadomił mnie: latem nie handlujemy książkami. Wezmę sobie kilka paczek, a resztą zarządzaj sam. Jeśli pojawią się pieniądze, to oddasz. Wiele. Dlaczego? Wiąże się z tą książką. Od momentu rozpoczęcia pracy nad rękopisem do dzisiaj, ona jak żywa sama przyciągała do siebie ludzi